Co robi ksiądz, gdy Polska przegrywa? Duchowny rozłożył internautów na łopatki. Ksiądz zabrał głos w sprawie trwającego obecnie Euro 2024. Jeden z internautów zapytał go o to, jak reaguje na przegraną Polaków. Odpowiedź znanego na TikToku duchownego naprawdę zaskakuje. Euro 2024 wzbudza naprawdę żywe emocje. Trwające obecnie Mistrzostwa Europy od samego początku zaskakują swoimi nieoczywistymi momentami. Niestety, jeśli chodzi o zmagania naszej reprezentacji, nie mamy zbyt wielu powodów do radości. Pomimo zaciętej walki biało-czerwoni przegrali już dwa spotkania fazy grupowej. Pierwszy mecz z Holandią zakończył się dla nas niezachwycającym wynikiem 2-1, natomiast spotkanie z Austrią przegraliśmy 3-1. Oznacza to, że niestety żegnamy się z tegorocznym Euro 2024. Nadchodzące we wtorek spotkanie z Francją będzie dla nas jedynie meczem o honor. Kibice nie kryją swojego smutku takim obrotem spraw. Internauci zapytali księdza o kibicowanie Polakom na Euro. Teraz głos w sprawie piłkarskich rozgrywek naszych rodaków zabrał znany na TikToku ksiądz Piotr Jarosiewicz. Duchowny od dawna udziela się w social mediach i odpowiada internautom na ich pytania oraz wątpliwości związane z wiarą lub działaniem Kościoła katolickiego. Tym razem jeden z internautów zadał kapłanowi niecodzienne pytanie, idealnie pasujące do klimatu trwającego obecnie Euro 2024. Fani działalności księdza byli ciekawi, jak osoba o takiej pozycji radzi sobie z przegraną naszej reprezentacji. Odpowiedź duchownego i to, jak zachowuje się po nieudanym meczu, naprawdę może zaskakiwać. Niewiarygodne, jak ksiądz zachowuje się przy przegranym meczu Polaków. Jeden z internautów zapytał duchownego o to, jak reaguje, gdy widzi, że nasza reprezentacja znacznie przegrywa ze swoim rywalem. Nie nawiązał on bezpośrednio do trwającego Euro 2024, lecz wskazał jeszcze bardziej przygnębiający scenariusz. A czy jak przegrywają 6-1, to ksiądz przeklina, czy się modli? Brzmiało pytanie fana. Ksiądz Piotr Jarosiewicz bardzo zaskoczył wszystkich internautów. Okazało się, że kapłan nie robi żadnej z wymienionych wyżej rzeczy, lecz wyłącza telewizor. Jego odpowiedź bardzo rozbawiła jego fanów. Najlepiej tak, bo szkoda nerwów. Najlepsze rozwiązanie, żeby telewizor nie poleciał przez okno. Dobra odpowiedź.